Siema, to ja Mikowy Kojot. To jest gra Super Brothers Sword and Sorcery EP with Songs and Sound by Jim Guthrie. Bardzo długi tytuł jak na grę. Więc dzisiaj zaczynamy sesję drugą tej gry. Drugą z czterech. Mam nadzieję, że uda się wszystko przejść bez problemów. W ogóle mamy tutaj płytę, możemy się nią pobawić jak DJ. Ale wszystko będzie ok. Więc zaczynamy nagrywanie i granie. Start. Jest nasz kolega FBI. Co nam powiesz, Brochu? Ekran tytułowy. Of course, I'm ready. Tak, mamy książkę. I obudziliśmy tutaj jakąś śmiertelną zjawę, która jest ukryta pod ciemnością w Mingitau. What a creep. Czas nieszczęścia. Jakaś burza się pojawiła. Teraz życie tych ludzi tutaj jest smutne. Czyli jakby to uciszenie burzy będzie potrzebne. Będzie wymagało znajomości psioniki, kryptozoologii i cudów. First, Swarter, Toucher, Zimmy, Magadon. Tak. Unseal the Megaton, Revenant, Spoken Tufts. Jakieś... Będziemy mieli specjalne moce wypływające z tej książki. Która książka jest magiczna. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i damy sobie radę. Strange Sylvan Sprites. Są surowcami miecza magii. I ukrywają się w jakichś stawach, lasach, polach. Musimy ich szukać. Będziemy mogli tutaj zdobyć tutaj jeden z Trigonów. To jest ten jakby symbol gry. To jest jakiś artefakt, który pozwoli nam jakiś uczynić cuda. I'm not confused. Carry on, brothers. Tak, co nas tutaj czeka? Dalej burza. Burza trwa. I tak, chciałem przeprosić tutaj wszystkich fanów tej gry. Jako, że ostatnim razem myślałem, że głównym bohaterem tej gry jest mężczyzna, natomiast jest to kobieta, nazywana The Scythian, czyli Scythka albo Scythyjka, jakkolwiek by to nazwać po polsku. Burza trwa. Przejdźmy może tutaj. Co tutaj nas czeka? Co tutaj nas czeka? To jest chata. Może będzie nasz drwal, nasz chłodzik. Chłodzik może nam pomoże tutaj. Pusto. Ukryli się pewnie wszyscy przed burzą. Uwolniliśmy zło, zabierając księgę. No i tak. Są nasi znajomi. O dziwo, ta postać. Jest to pasterz, myślałem, że to jest pasterz, a jest to pasterka nazywana The Girl. Nie zauważyłem tego, źle to zrozumiałem. Jest to kobieta, może wygląda jak facet z brodą, ale uwierzmy tutaj twórcom. No, Dark Haired Girl, tak, ciemnowłosa dziewczyna. Czas nieszczęścia. I widziała sylwańskie duchy, które się ukryły gdzieś w lesie, podal. Trzy duchy będą potrzebne, byś pozbyć się burzy. I powinniśmy również sprawdzić w wodzie bąbelki, w miejscu, gdzie bąbelki się pojawiają. Gdyż być może tam będzie taki duszek. Nesbox. Tak, sprite new video. Aha, jeden jest gdzieś na polu, nieopodal, a inny jest w łódce na ptaki, Nestbox. Tak, tam są jakieś ptaki, songbirds. Mam nadzieję, że nam się uda je znaleźć. Piosenka Mieczomagi, będziemy używać tak, piosenki Mieczomagi. Ale nie chciałem wychodzić. Przepraszam wszystkich. Tutaj nasz FBI się pojawił, pan.
który się nazywa Archetype. Archetyp. To archetyp czegokolwiek, nie wiadomo czego. To nasz kłodzik. Poddał się już nie czopie drewna. Tak, burza się pojawiła, bo zabraliśmy książkę. I pan tutaj... Pan zła spektra się pojawił. No, powinniśmy coś zrobić, no właśnie. Żeby nie zawieść naszych tutaj przyjaciół, tylko kłodzika i pasterki. Musimy odnaleźć duchy. Tutaj są te mumelki, o których mówiła dziewczyna. Rozmawiamy z archetypem, który jak zwykle pali. Nie palcie, palenie nie szkodzi. Czas, by nauczyć się piosenki mieczomagii. Tak. Mistyczny wymiar. Follow my directions, tak. Okej, okay, co mamy zrobić? Pokaż nam, jak używać magii. Tak widzimy. Tutaj coś pływa. Jest to pływający piksel. Przepraszam, jest to ryba. Albo co pływa. Up and hold, okej. Okay. Tak, jesteśmy teraz w trybie magii. I mamy zadanie uwolnić tego ducha. Więc musimy stopować i przytrzymać to oto stworzenie i przeciągnąć je aż do duszka. Podobnie z drugim. Okay. Jest duszek, nasz Sylwan, który bardzo ładnie śpiewa, albo nasza bohaterka tak śpiewa. Trzy razy na niego należy kliknąć. Wtedy go uwolniliśmy. Zostaje po naszej stronie prawdopodobnie. Tak, zaśpiewali piosenkę, czyli to nasza dziewczyna, nasza bohaterka tak śpiewa. Bardzo dobrze. Co nie dalej? Jest nasz jamnik, czyli nasz jamnik Drwala. Sprawdźmy łąkę nieopodal. Przepraszam. Za kaszel. Tak, moc księgi jest nasza. What's on my mind? Aha, czyli możemy otwierać księgę, by dowiedzieć się czegoś o nim, o archetypie. Sprawdźmy to. Księga jest tutaj. Klikamy tutaj na taki przycisk z strzałeczką. I księga. Mamy plus, czyli coś nowego się pojawiło. Tutaj są wszyscy bohaterowie gry. Możemy na przykład kliknąć na naszą bohaterkę. To jest Scytian, tak jak mówię. I tu mamy chyba myśli wypisane wszystkich bohaterów. Mamy myśli archetypa. Pewnie są jakieś takie... To są porady, tak żebyśmy nie zapomnieli, co trzeba zrobić. Tu jest napis, że ciemny księżyc, nie wiem jak to nazywa po polsku, nów chyba? Pojawi się za 12 dni. Będzie to potrzebne później, więc na razie to zostawmy. To jest po prostu kalendarz księżycowy. Ok, idziemy uwolnić kolejnego duszka. Tak, tutaj będzie nasz duszek. Gdzieś ukryty. Mamy owce ułożone tutaj w kolejności. Tak, co nam powie? I są mąbelki. A tam właściwie właśnie widzę coś ciekawego. Tutaj, koleżanko. Trzeba to zabrać. Tak, zabrała. I to jest bardzo przydatny przedmiot. Także jest to grzybek, taki trochę minecraftowy. Służy on do leczenia naszej postaci, gdy w czasie walki będziemy ranni. Aktualnie mamy 5 gwiazdek, czyli możemy otrzymać 5 obrażeń. I grzybek leczy całe nasze zdrowie. Co warto je zbierać, chyba można mieć tylko 3 na jeden raz. No trudno, mamy jeden. Śpiewamy piosenkę Sorcery. Tak, tutaj należy ułożyć owce w kolejności. Niestety nie pamiętam za bardzo. Spróbujmy. Okay, pierwsza. Trzecia. To jest czwarta, piąta, szósta, siódma. Czyli 1, 3, 7. 1, 3, 7. Jeszcze raz. 1, 3, 7. Dobra. 1, 3, 7, powiedzmy 4. 1, 3, 7, nie,
No trudno, będzie to fascynujące, jak to się męczę. Może już to rozwiązałem kiedyś. No, zaznacz się, owieczko. 1, 3, 7. Nie? Cóż tu trzeba zrobić? Może inaczej, może to źle jakoś robię. No nie tak. Ojej, ojej. Fascynujące. Bo mogliśmy zaznaczyć tą owieczkę, która jest tutaj. Okej, tak, tak. No nie, no to nie. A może tą tutaj, bo nie zauważyłem. Teraz. Dobra. I teraz co dalej? Mamy 1, 3, 5, 7. Zrobimy 2. Tak, tak i tak. Okej, udało się. Czy po prostu co drugą trzeba było zaznaczać? Najpierw nieparzyste, a potem. Nie, najpierw parzyste, później nieparzyste. Okej, mamy naszego duszka. Uwolniliśmy go. Pomoże nam pozbyć się tutaj burzy i chmur. Tak. Są owieczki terrorystki. Teraz mieliśmy, czyli mamy staw, mamy już łąkę. I teraz brakuje nam duszka z gniazda dla ptaków. Tak. Gniazdo by było po prawej. O ile się nie mylę. Nie tu, koleżanko. A to jest te drewno niepotrzebne, tak. No big deal. Deszcz ciągle pada. Bardzo mi się podoba tutaj to otoczenie. Nie wiem, czy w rzeczywistości Kaukaz tak wygląda, czy jest to wyobrażenie twórców. Jest to gra chyba kanadyjska. Ja się nie mylę. Można by sprawdzić. Może kiedyś się wybiorę. Tak, tu jest nasz domek. To jest, okazuje się, że to jest domek dla ptaków. I są ptaszki. Naszym zadaniem jest naciśnięcie ich w odpowiedniej kolejności. Tak, jest ukryty duszek. Bąbelki zawsze wskazują na duszka. Teraz tak, potrzebujemy najpierw ptaka. A ja dobrze pamiętam, żeby to nie zlamić nic. No i gdzie są ptaszki? Jest żółty, jest niebieski, jest czerwony. A, uciekli. Czyli. A. Aha, musimy najpierw uruchomić. No właśnie, jestem wyniosły. Uruchommy najpierw nasze Sorcery. Ok, mamy zaznaczonego czerwonego ptaszka. Czerwony pierwszy, później ptaszek żółty i ptak niebieski. I wróciły wszystkie do Isaacowego domku. Śpiewamy. I trzeci duszek gotowy. Tak, mamy trzy duszki. Czy teraz burza odejdzie? Cóż się dzieje? Ktoś nas podglądał, jakiś podglądacz. Chyba była pasterka albo drwal. Pies nas prowadzi. Pies jest bardzo przydatny w tej grze. Pokazuje, gdzie iść, przynajmniej czasami, jak mu się chce ruszyć z miejsca. Sprawdźmy tutaj. Sprawdźmy chatkę, o tam jest tak dziewczyna,